Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez. Nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed Bogiem naszym. Ale oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. No co by nie powiedzieć o diable? Na pewno jest on pracowity, wytrwały i konsekwentny w czynieniu zła i dążeniu do niego. No i niestety, niejednokrotnie synowie i córki Boże, przynajmniej niektórzy, są mniej konsekwentni, pracowici i wytrwali w swojej wierze, niż ich przeciwnik diabeł. Wiesz, pomyśl, czytamy, że on we dnie i w nocy, to jest diabeł, czyli cały czas oskarża nas przed Bogiem, a co z tym idzie i potępia i zastrasza. No pomyśl, że Bóg już zawczasu, wiedząc, jaka jest natura jego, dał swoim dzieciom antidotum na diabelskie oskarżenia. Znajdziesz je na przykład w Jozuego 1:8. Niechaj księga tego zakonu nie oddala się od twoich ust, ale będziesz rozmyślał nad nią we dnie i w nocy, by ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy w psalmie 1. Szczęśliwy mąż, człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz rozmyśla nad jego słowem we dnie i w nocy. I będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie wiennie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Więc pracowicie, konsekwentnie i wytrwale rozmyśla nad tym słowem i wypowiada je do samego siebie. A wtedy diabeł, oskarżyciel braci, pozostanie bezrobotny w twoim życiu. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.